Dup! Jaki kuźwa kosz! No siemanku, uszanowanku, z tej strony Tommy and welcome back to Siema, sąsiad Alfa 2. Ja wiem, że mówiłem, że nie będziemy za dużo grali w tą Alfę 2, a jednak troszeczkę mi się spodobało, bo ostatnio na live'ie mieliście takie teorie, ostatnio żeśmy takie rzeczy robili, że mnie to aż po prostu śmieszyło, także Alfa 2... O, zobaczcie, dalej tutaj trzymam ten telefon tak jakby w ręce, zobacz to, pik, pik, pik. Grafika, znaczy animacja mojej ręki się nie zmieniła, nie wiem dlaczego wygląda teraz jak jakiś upośledzony gościu, ty masakra ci powiem. Dobra, tutaj się bardzo, bardzo dużo komentarzy pojawiło, żebym znowu zagrał w Alfę 2, ponieważ macie do mnie jakieś teorie. Poza tym musimy też zwiedzić ten nowy domek z latarką, pozwiedzać tam troszeczkę, także troszeczkę pozwiedzamy, bo za 3 tygodnie wychodzi Alfa 3, bądź też beta Alfa 2 wyszła po to, żeby nam twórca pokazał mniej więcej jak on chce, żeby ta gra wyglądała, bo zmieniła się troszeczkę graficznie i tak dalej, także jest troszeczkę krótsze, bo mamy tą konsolę i możemy wszędzie się tutaj zbugować i tak dalej i od razu wszystkie sekrety sobie rozwikłać, także lecimy z taką teorią, że Minox YouTube napisał mi, że wciśnij tabulator lub M, żeby zobaczyć swoją postać i możesz przenikać przez ścianę. Naciskam tabulator i niestety, ale się po prostu nic tutaj nie dzieje, pojawia się tylko ekwipunek, a jeżeli wcisnę M, to pojawia nam się te rosyjskie menu, także tryb debugowania, nie mam zielonego pojęcia. Następna teoria jest od Damiana Derkacza, jak i też Zajączka MSP. Damian Derkacz napisał, podpal wrony fajerwerkami, natomiast Zajączka MSP napisała, weź misia z tej piwnicy, ganaj fajerwerki i strzel fajerwerki przy wronie i rzuć misia gdzieś. Zobacz, czy coś się stanie, daj na kolejny odcinek, proszę. Dobra, lecimy teraz tutaj. Ja tutaj może będę troszeczkę z cheatów korzystał, bo nie będziemy tutaj, wiecie, jak się teraz bawili w coś takiego, że będziemy szukali jego klucza, że musimy go uspać i tak dalej, straty pierdaty, także ja tutaj od razu ghosta sobie załączę, wejdziemy sobie tutaj od razu, weźmiemy tego gana. Ja nie wiem, czy przypadkiem jak weźmiemy tego gana i strzelimy w te fajerwerki, to coś się stanie, teraz debugujemy się do naszej piwnicy. Zobaczcie, jakie to tutaj jest w ogóle wielkie. Debugujemy się teraz do naszej piwnicy, żebyśmy mogli zdobyć sobie miśka. Zobaczcie, idziemy teraz tutaj. Tu jest właśnie teraz ta piwnica, ale się troszeczkę laguje. Zobaczcie, w ogóle tutaj jest taka animacja, że jak schodzimy tutaj na dół, to wcześniej na live ja to widziałem, że tutaj się pojawiała tak jakby, że tutaj stoi tak jakby jakaś postać i coś robi. Dobra, bierzemy tylko i wyłącznie tego misiaczka, bo za chwilę coś czuję, że mi się gra skreszuje, bo już to nagrywam chyba czwarty albo piąty raz Bandicamem. Jeżeli Bandicam się skreszuje, to później od razu cały filmik się skreszuje, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, co teraz muszę tutaj jeszcze zrobić? Wziąć tego miśka, strzel fajerwerki przy wronie. No to lecimy sobie teraz do góry. Zobaczcie, tu jest nasza postać. Ja wiem, że dużo osób nie było na live'ie. Ja teraz bym chciał wam pokazać, że krąży teoria, że nasz sąsiad to naprawdę jest jakiś Illuminati, ponieważ jeżeli zobaczycie nas pod jego stopy, znaczy to, co ma na podeszwach, to widać napis 666. Zobaczcie teraz to. Jest napis 666, bądź też 999, ale bardziej to jest 666 niż 999. Także jest to dosyć ciekawe, bo jak sami wiecie, na jego fotelu jest napis, znaczy znaczek Illuminati. I jest to naprawdę dosyć ciekawe. Dobra, ja już tutaj mniej więcej jestem, ja tylko zobaczę, czy tutaj są drzwi zamknięte, czy ta... O, tutaj też jest misiu, weźmiemy od razu drugiego miśka. Zobaczcie, jak tutaj się wszystko coś spierdzieliło. Bo on tutaj stoi po drugiej stronie, mi się wydaje. Dokładnie, już tutaj leci, już mnie zauważył. Albo raczej chciał mnie zauważyć. Gdzie on teraz jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale lecimy sobie teraz tutaj do góry, bo za chwilę nas tutaj dorwie. Gdzie my teraz znowu jesteśmy? Muszę iść do tej wrony. Ta wrona jest dokładnie tutaj. Ja tutaj sobie załączę teraz walk. Wrzucamy sobie tego miśka tutaj i drugiego też wrzucimy. Zobaczcie, że mamy dwa miśki w tej grze. Jeden jest w piwnicy, drugi jest tutaj. Może tutaj troszeczkę posprzątamy? Nie, nie musimy posprzątać. Ja teraz wezmę sobie teraz tutaj wszystkie fajerwerki, które są... czekaj, wrzucimy na razie tutaj tego gana. Niech on sobie tutaj leży, żebyśmy mogli wziąć cztery naraz. Cztery paczki fajerwerek naraz. I zobaczymy, co teraz tutaj się stanie. Ciul! I znowu to znikło, nie? Znowu to znikło. Dobra, mamy... Tutaj mamy fajerwerki, tutaj mamy fajerwerki, a jeden niestety zniknęły, nie wiem dlaczego. Coś z tym misiem znowu jest nie tak. Coś z tym misiem jest znowu nie tak, bo ja na niego wchodzę, a on mnie wyrzuca w kosmos. A on mnie wyrzuca w jakie to tu jest wszystko takie zbugowane, to jest masakra, muszę wam powiedzieć, nie? Bierzemy kolejne fajerwerki zamiast... Ile tutaj mieliśmy mieć? 6. To będziemy mieli tylko raz, dwa, trzy,
4-5, bo jednak gdzieś się zgliczowało jak zwykle. Ja tego misia może tutaj zostawię, te dwa... Co się znowu tutaj dzieje? Ja się znowu na tych krzesach tutaj przewracam. Weźmiemy sobie coś takiego i zobaczymy, czy coś z tą wroną się stanie. Ja tutaj już wcześniej próbowałem na live'ie wziąć gana i strzelać w tą wronę, ale niestety nic się nie stało. Zobaczcie, pyk i nic się po prostu tutaj nie dzieje. Ja jestem ciekawy, czy jak strzelę w fajerwerki, to czy coś się stanie, ale zobaczcie, nie, musimy podejść i je tak, aby tutaj podpalić na edok. Wow, fuck, jak to się zaczęło lagować. 10 FPS-ów, ty, ale lipa. Zobaczcie, kolejne dwa fajerwerki strzelamy w wronę. I się nic nie dzieje. Wrona jest odporna na fajerwerki. Misie, jak zresztą też widzicie, są odporne na fajerwerki, a możemy w nie strzelać. Piłkę też możemy, w nasze manekiny też możemy. Manekin się oczywiście może przewrócić. Jak sami zauważyliście, manekiny się dosyć normalnie zachowują w... tutaj u góry, ale jak są w piwnicy, to one się zachowują tak idiotycznie, że to jest masakra. W ogóle jeszcze też jest... O! Jak ja uwielbiam te manekiny są najlepsze, nie? To są moje ulubione postacie, patrz. Ja pierdzielę, te jakie głupie te manekiny są, nie? Dobra, tego tutaj wrzuciłem jako żyrandol. Zobaczcie, żyrandol i drugi żyrandol. Jak chcę drugi żyrandol. Dawaj tego, bo jak chcę drugi żyrandol, dawaj. Pokaż na co... Jaki piruet jebnął, widzieliście to? Ja nie potrafię pokazać wszystkich waszych teorii, jak i też komentarzy, bo tego jest tak dużo, że to jest po prostu masakra. Także to nie jest tutaj coś takiego, że jakoś wywyższam albo coś takiego. W każdym bądź razie chciałbym zamieścić wszystkie, naprawdę wszystkie komentarze, ale po prostu się tego nie da zamieścić. Wy tyle komentujecie, tyle łapkujecie, że ja się w ogóle tego nawet nie spodziewałem. Jak sami zresztą zauważyliście, jeszcze na początku bodajże listopada miałem 900 subskrypcji, a teraz jest... prawie 7000, albo już jest, nie mam żadnego pojęcia, także jest po prostu... O, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja wiem, że tutaj da się strzelać w tego sąsiada. Już mi tutaj wcześniej pokazywaliście, albo raczej mówiliście, że... Ej, ty coś tam nie tak robisz z tą ręką, bardzo dziwnie wyglądasz z tą ręką. Ja nie wiem, o co ci chodzi, ale bardzo dziwnie wyglądasz z tą ręką, patrz to. Ja pierdzielę, co on... Nic idą... Ja pierdzielę, to... Ciekawe jak daleko może znaleźmy się. Ja pierdzielę. Ej, dlaczego on mnie tak odwraca? Ja nie mam żadnego pojęcia, ale on mnie to tak jakby mnie odwraca. Zobaczcie jak blisko do niego. O, naprawdę ci wziąłem klucz. Naprawdę ci wziąłem klucz i po prostu masz to w dupie, masz to po prostu gdzieś. Ja wiem! Zobaczcie, jakie on zęby robi w ogóle. Patrz to, bo ja tutaj strzelam mu w głowę i się nic nie dzieje, ale strzelam mu tutaj gdzieś w okolice narządów i on zaczyna się tak zachowywać. Ja pierdzielę, patę oczy, nie? Wziąłem mu klucz, stoi po tej stronie, może mnie dotknąć. On czuje mój oddech, a mimo wszystko mi nic nie robi. Zobaczcie, jeszcze bliżej podszedłem. Pato. Jeszcze bliżej. Ale się wkurzasz, co? Ale się wkurzasz. Ale ty byś mnie chciał dorwać, co? A jeszcze troszeczkę podejdę. Zobacz, nawet już dostajesz lufą w oczy. A i tak... Chyba cię zabolało, jak cię trafiłem w oko, co? Albo tutaj, o, w to oko walniemy. O, to cię tutaj nie boli, a tutaj, ale tutaj cię super turbo boli. Może do paploka dostaniesz, co? Pato. Pato. Ja pierdzielę. Odwrócimy się. A on robi tak. Śmierdzi! Śmierdzi! Jeszcze chwila. O, już mnie dorwał i wyrzucił mnie nagle. Wyrzucił mnie z domu, co za down. Następna teoria jest od Wiktor Wiącek. Mam teorię dla ciebie, jeśli podejdziesz do ściany z kosiarką i ją odpalisz, to pojedzie w dal. Nie wiem, czy to chodzi o Alfę 2, czy o Alfę 1. Ale my sobie weźmiemy tutaj tą kosiarkę i nie wiem, przy której ścianie mam ją postawić. Jeśli podejdziesz do ściany z kosiarką i ją odpalisz, to pojedzie w dal. Mogę sobie na przykład do tej ściany podejść? O, no już gdzieś coś tam się z nią stało. Coś tam się z nią stało. Kosiarki jak zwykle są gliczowane. Pato. Stanie się coś? Nie, nic się nie stało. Nic się nie stało. Jeśli podejdziesz do ściany z kosiarką. Coś takiego? Nie, moment. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Ja nie mogę tak dużo próbować, bo mamy tylko i wyłącznie jedną kosiarkę chyba, nie?
Bo w Alfie 1 były dwie kosiarki, a tu jest tylko i wyłącznie jedna. Tu jest tylko... W ogóle zobaczcie, jaki my mamy zegarek tutaj, ja nawet nie wiedziałem. Aż muszę zejść na dół. Nie, nie da się tutaj nic zrobić. Czekaj, może odpaloną. Wow! Prawie po ścianie wjechała do góry, pato. Nic się chyba nie dzieje. Sąsiad! Kosiarka w domu. Ale jest wszystko w porządku, ale tak, to jest wszystko w porządku. Zobaczcie, co on tutaj za film ogląda. Ej, ej, to jest nasz samochodzik, patrz to. Bo miałem wam też pokazać, ja czytałem takie komentarze, że mam pokazać wam, co on tutaj ogląda w tej telewizji. Hello neighbor! To jest, czy to jest cmentarz? Nie, to tutaj jedziemy, to jest tak jakby z Alfy jedynki wzięte. Zobacz, to jesteśmy my, to jest nasz samochodzik. Jest i sąsiad, jest i nasz samochodzik, my jedziemy się przeprowadzić. On ściągnął napis, ten exit bodajże. I zamyka tutaj piwnicę. Masakra. Masakra, dobra, może tutaj jak się wrzuci do... No nic się nie stanie, nic, kompletnie nic się nie stanie. Nie wiem dlaczego jest tak jasno w tej grze, ale coś tutaj się dziwnego zrobiło. Bo wydawało mi się, że jest tylko i wyłącznie jedna pora, ale chyba jednak nie. Zobaczcie, ja mam jeszcze dla was taką teorię, że jeżeli sobie tutaj wpiszemy, ja to też testowałem na live'ie, destroy target, to możemy usunąć sąsiada. Został tylko i wyłącznie po nim klucz i ta ciemna powłoka, w którą możemy wejść, ale nie chcę wchodzić, bo znowu mi się gra skreszuje. To jest takie głupie, że mi się po prostu gra skreszuje. Ostatnio na live'ie też szukaliśmy złotego jabłka, ale to poszukamy może następnym razem. My teraz się troszeczkę pobawimy tutaj, żeby poniszczyć jego dom, jego ściany i tak dalej i wam pokażę coś super turbo śmiesznego, nie? Możemy też coś takiego na przykład zrobić, że zgliczujemy się troszeczkę do góry, żeby nas sąsiad nie dorwał. Patrzymy się na ścianę tego domu, robimy destroy target. I niszczymy mu ściany! Niszczymy mu ściany! Ostatnio na live'ie to tak testowaliśmy, że to było takie śmieszne, że masakra, muszę wam powiedzieć. Ja tutaj jakoś ostatnio ogarnę... W ogóle, gdzie jest sąsiad? Gdzie jest sąsiad? Powiedzcie mi, gdzie jest sąsiad? Dobra, tutaj go zauważyłem. On sobie tutaj A nie, on sobie tutaj leci już do mnie! Leci już do mnie mocno, zobacz! Destroy target! Ja ci tutaj nawet górę zniszczę i nawet tutaj zniszczymy ci dach, żebyś po prostu dachu nie miał, już nie miał gdzie mieszkać i tak dalej. Zobaczcie teraz to, bo na live'ie też zrobiłem coś takiego, że... Ta gra się tak zgliczowała... O, tu jest nawet dywan. Że wszystko się pojawiło tutaj, gdzie, mniej więcej gdzieś w tym miejscu, ale wydaje mi się, że musimy podłogę zepsuć. Zobaczcie, destroy target. Wszystko, sąsiad też na dół zleciał i zobaczcie, co tutaj się dzieje, nie? Zobaczcie teraz, co tutaj się dzieje. Nie dość, że sąsiad się tego boi, bo sąsiad dostaje wryoka od wszystkiego, po prostu dostaje. Wszystkie po prostu pudełka, wszystkie krzesła, wszystkie wieszaki. Telewizory, łóżka dla dzieci, krzesło znowu, tutaj pudełko, wszystko, czajnik, jak go wypsrało w kosmos, to wszystko zlatuje tak jakby na ziemię, wiecie o co chodzi, że to tutaj leci na dół i to tutaj się traci, po prostu się tutaj traci, nie wiem dlaczego, ale zobaczcie ten deszcz rzeczy, nie, zobaczcie ten deszcz rzeczy od sąsiada. Nie wiem dlaczego tak jest, to powinno zlatywać tutaj na dół, gdzieś to tutaj się zgliczować i mieć tyle... Co tam stoi? Aha, tam jest w ogóle nasz samochodzik. Nie wiem czy wiecie, ale jeden z sąsiadów ma nasz samochodzik, on jest tam dosyć daleko. To mnie najbardziej rozpierdziela, wam to się też spodobało na live ostatnio. Co ty tutaj chcesz zrobić, a ty, jak ty podłogi w ogóle nie masz? Co ty, powiedz ty mi tutaj, kolego, chcesz zrobić? Masakra ci to powiem, nie? Wszystko wypierdziela w kosmos, najlepiej leci ten... To wiadro chyba leci najwyżej. Dup, a tu co jest? Co to tutaj jest? Zobaczcie, co tutaj jest. Co tutaj wyrzuciło w kosmos? To było chyba chińskie żarcie, nie? Dokładnie, to jest chińskie żarcie, ale się tutaj tak jakby zgliczowało. Zgliczowało się i zostało na zawsze. Na zawsze. Zobaczcie, tutaj leżą jego rzeczy, zostały na ulicy, bo... Wywaliło je tak w kosmos, że aż zostały na ulicy, nie? Masakra, muszę wam powiedzieć. Ja teraz jestem tutaj w safe zone, bo zawsze jak tutaj stoję, to zawsze jakoś sąsiad wylatuje właśnie dokładnie tak, a jeżeli się tutaj... O, tutaj chyba nas jeszcze może gonić, ale ostatnio tutaj żeśmy stanęli, on stał tutaj, my tutaj i nic nam nie zrobił. Jest jeszcze coś takiego jak change size i możemy się na przykład powiększyć, przypuśćmy 10 razy więksi teraz jesteśmy, zobaczcie jacy jesteśmy wielcy. Ej, sąsiad! Ej, dlaczego ja teraz się nie mogę ruszyć? Moment, change... Ja jestem chyba na razie za wielki. Change size damy na 5. O, na 5 już się da ruszać, zobaczcie. Mogę zgnieść tutaj tą naszą skrzynkę pocztową? Nie da się, a tutaj też nic nie możemy wziąć. Zobaczcie. Sąsiad! Dawaj klucz do piwnicy, ja muszę iść zobaczyć, co tam jest w tej piwnicy.
Muszę iść zobaczyć. Ciekawe, czy mogę tutaj zadzwonić do niego, ale wydaje mi się, że jesteśmy... O kuźwa! Wszedłem do niego do domu. Gdzie jest sąsiad? Bo ja na razie tutaj widzę... O! Wziąłem pudełko. Gdzie jest sąsiad? Hej, sąsiad! To pudełko też się wielkie zrobiło! Patrz to! Jakie pieprzne pudełko! Ty, zrobimy teraz coś takiego, że ja wezmę to pudełko znowu. Jakie to pudełko się dupne zrobiło, ty, za przeproszeniem. O, leci tutaj. Patrzcie, zrobimy teraz na przykład change size do 10, przypuśćmy. Zostawimy tutaj to pudełko. Ja pierdzielę, change size. Ja nie wiedziałem, że możemy tak zrobić, żeby te rzeczy były takie wielkie. Jestem ciekawy, co się stanie z koszem, jeżeli my się zgliczujemy na taki dupny, za przeproszeniem, kosz. Zobaczcie to, ja się teraz może tutaj powiększę. Change size na 10. Położymy tutaj kosz, nie? Dup! Jaki kuźwa kosz! Czekaj, bo ja go muszę dźwignąć jako wielkolud. Ja muszę się troszeczkę pomniejszyć, bo ja się teraz nie umiem za bardzo ruszać. Nie wiem też dlaczego. Change size 10, ale teraz jestem na 10. To muszę change size na 5, powiedzmy. Jestem teraz na 5. Ciekawe, czy da się to dźwignąć? Oczywiście, że da się dźwignąć. Zostawimy taki... Dokładnie. Czekaj, moment. Ja go muszę jakoś inteligentnie postawić. Dobra, czekaj, bo sąsiad znowu mi tutaj będzie przeszkadzał. Mamy dupny kosz, a ja przecież teraz się i tak nie będę mógł na nim gliczować chyba, nie? Czekajcie, zobaczymy. Weźmiemy teraz ghosta. Skoczymy teraz do góry, do tego kosza. I zobaczymy, czy teraz się zgliczujemy, ty. Ja pierdzielę, ty. Masakra ci powiem. Czekaj, walka muszę teraz załączyć, a nie ghosta. Walk. Dokładnie. I zobaczymy, czy nas wybije w kosmos, nie? Ja teraz tutaj kucam. Ej, coś się tutaj dzieje. Patrz to. Coś się tutaj dzieje. Patrz to. Jakby tak było naprawdę... O kurde, ale to jest wszystko takie jest... Ale niestety nie da się na tym podskoczyć, nie wiem... Dup! Wywaliło! Łociup! Jednak mnie trochę wywaliło, ale nie tak super turbo w kosmos. Ja jestem ciekawy, czy jak na przykład weźmiemy jego... Co tutaj możemy wziąć? Jego kosiarkę weźmiemy i zrobimy ją na... Na plus 50! Zrobimy ją na plus 50, dawaj to! Wow! Wow, change size 1. Patrzcie na tą kosiarkę. Gdzie ona jest? Gdzieś zniknęła. Ej, bo ja się teraz tutaj chyba pojawiłem. Nie, tu jest znowu jakaś niewidzialna ściana. Dawaj tego manekina mi tutaj. Dawaj mi tego manekina tutaj, stary. Stary, ja sobie tutaj osiądę na tym kartonie. Dokładnie. Ja teraz zrobię, patrz to. Change size na ile? Zróbmy na 20, bo 50 to było za dużo. 20. Może 20, patrz to. Change size 1. O kuźwa, zobaczcie tego manekina, ty. Ja pierdzielę, ale dlaczego on nie może tutaj postać na tej ziemi? Bo tu jest jakaś niewidzialna ściana, my jesteśmy po prostu za wielcy. To ja może tutaj wezmę tego, moment. Tego manekina. Ja pierdzielę, ty. O, tu jest nasz kartonex. Ja myślałem, że on już tutaj zniknął. Weźmiemy sobie drugiego manekina, żeby temu jednemu nie było tutaj smutno. Change size na 15, powiedzmy. Teraz chyba znowu jesteśmy za wysocy. Tak mi się coś wydaje. O, kuźwa mać. Change size 5. Zróbmy 5. 5 już jest takie wystarczające. Hej! Ja tutaj widzę, co jest u ciebie w domu. Gdzie mam te fajerwerki? Mam te fajerwerki. Dobra. Ustawiamy fajerwerki tutaj. Change size. Czekaj, nie jeden change size. Change size 1. I odpalamy fajerwerki. Dup! No troszeczkę większe były niż normalnie, Ja chcę tą kosiarkę jeszcze wziąć i zrobić ją na 8, powiedzmy, na 8! Na 8, change size 8. Dup! Wysrałem znowu w kosmos. Kosiarka, wracaj tutaj! Kosiarka, podejdź tu jeszcze chwilę! Czekaj, ja tutaj walka załączę, żebyście mogli teraz zobaczyć tą wielką kosiarkę! Ja pierdzielę, a teraz ją odpalimy, pato. Kuźwa, tato potrafi wszystko skosić, nie? Ciekawe, czy nas skosi.
Nie, nie potrafi nas skosić, ale zobaczcie, że my możemy na te przedmioty wskakiwać. Mimo, że one są większe, to my możemy na nie wskakiwać, ty. Szkoda, że ona też nie jest taka szybsza może. Że nie da się szybkości zmienić, ty. Ja pierdzielę. A ciekawe, co się stanie, jak zrobimy change size 100 na przykład. Change size 100. Ciekawe, jacy wielcy będziemy. Dup! I się gra skończyła. Bo się zrobiliśmy tacy wielcy, że dotknęliśmy pewnie stopą na tą piwnicę tam na dole. I się gra skończyła. Jest to idealny moment, żeby też skończyć ten odcinek, bo naprawdę bardzo wiele teraz tutaj nagrałem. A wy nie możecie mieć tyle informacji na raz. Także piszcie w komentarzach, co chcecie, żebym jeszcze powiększył. Szkoda, że na przykład, że nie da się złapać sąsiada i go powiększyć. Jest jeszcze jakiś tryb, że może nas gonić 100 sąsiadów. Też mi musicie o tym powiedzieć. No i jak zwykle na sam koniec wasze teorie. Mr. Green Movie napisał: a co jeśli tam w piwnicy jest rodzina sąsiada i ona ciągle myśli, że wybucha bomba atomowa, a sam nasz sąsiad jest przekonany, że taka bomba wybuchła, bo jest lekko chory psychicznie i jego rodzina żyje głęboko w piwnicy w schronie atomowym i myśli, że świata już nie ma i jest tylko atomowa pustynia. Przypomniało mi się 60 sekund, nawet też tutaj napisałem, także bardzo ciekawa teoria, dzięki za tą teorię. Lecimy z kolejną waszą teorią. Teoria jest o Dexter. Moja teoria: jesteśmy synem sąsiada, ale on o tym nie wie. Za wszelką cenę nie wpuszcza nas do tej piwnicy, byśmy się nie dowiedzieli o jego przeszłości, bo tam może się kryć nasza zmarła matka, siostra i tak dalej. W nawiasie rodzina. Ten miś z Alfy 1 to była nasza ulubiona zabawka i żeby zapomnieć o naszej rodzinie, mieliśmy go spalić. Ten manekin nad łóżkiem to była nasza matka, ten pokój to był nasz pokój dziecinny. My chcemy się tam dostać, żebyśmy poznali swoją przeszłość, bo ten czerwony samochód to nasz, którym mieliśmy wypadek i dostaliśmy amnezję i nic nie pamiętamy z przeszłości. Jest sekretny poziom Neighbor 3. Kolejny sekretny poziom będziemy też zwiedzać w następnym odcinku. Dzięki Dexter za tą teorię. Lecimy z kolejną teorią. Kolejna teoria jest od Jestem Wszędzie 2.D. Teoria: według mnie ty się nie wprowadzałeś, tylko zgubiłeś klucze do domu i poszedłeś spać na kanapie i wtedy ci się przyśniło, że wprowadzasz się do jego domu, bo jego dom jest większy i byłeś zazdrosny. Mówiłeś sobie wtedy, że ma coś w piwnicy, a nasza postać jest chora psychicznie, bo kto normalny oprócz mnie wozi łom w bagażniku? No i oczywiście samochód ci ukradli, bo w 14.58 przejeżdżał. To był 14.58, czyli tam minuta na filmiku. Rzeczywiście przejeżdża tam samochód, też wam pokazywałem. Nie wiem, czy tu jeszcze jest jakaś teoria. Maciej Jaworski: to moja teoria. My się przeprowadzamy i wybieramy ten dom, który sąsiad też wybrał. I wtedy sąsiad i my się wprowadzamy, my przyjeżdżamy przed sąsiadem i śpimy na kanapie. Potem przyjeżdża sąsiad, no i wywala nas z domu. A następnie znajdujemy dom przed domem sąsiada. No i od tamtej chwili mieszkamy w tamtym domu. No i wtedy widzimy tą piwnicę i ciekawimy się, co tam jest. Tylko zauważcie, że przed wprowadzeniem się nie było tego naszego obecnego domku. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tego nie było. Ja się zastanawiam w ogóle, gdzie jest ta mapa. Bo skoro wcześniej w Alfie 1 były cutscenki z... drugi dom z cutscenkami, no to gdzieś musi być ten drugi... druga mapa tak jakby, no bo jest taka mapa, gdzie jest ten dom. I po drugiej stronie nie ma tego... Musimy też to znaleźć. Dobra! Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podoba. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, Czesiu! Ja pierdzielę, ty! Ale się kuźwa przestraszyłem, ty! Nie, przepraszam!